Naprawdę piękny strzał głową. Potrafi zawisnąć w powietrzu. Rzeczywiście jest groźny. Mamy czwartą minutkę dająca nadzieję, bo w tym momencie jest wyrównanie. Siemka, witam się z wami już po meczu z Stoke City, które zremisowaliśmy 1-1 na wyjeździe. Najlepszym zawodnikiem w naszej drużynie został Oskar, który otrzymał notę 7,8. O 1/10 więcej otrzymał bramkarz Stoke City, Begovic. I tym samym został zawodnikiem meczu. Dobra, lecimy dalej. Tak w sumie jak to przemyślałem i jeszcze ktoś mi napisał, że w sumie to przez ten przypadek to nawet dobrze wyszło z tym Czechem, bo ma już 30 lat, a teraz zarobimy na nim jakieś konkretniejsze pieniądze. A Courtois i tak ma dopiero 20 lat, a już ma 80 punktów, więc no naprawdę rozwinie się z pewnością bardzo dobrze. Iwanowicz już nie jest zawieszony. I odradzaliście mi sprzedanie Benzemy. I oferta z Santosu jest nie do przyjęcia, czego się tak naprawdę mogliśmy spodziewać. I Milan przyjął naszą ofertę za Stefana. Tylko nie wiem, czy jest on tam nam tak naprawdę potrzebny. Jest on środkowym napastnikiem. Zobaczymy co i jak. Okej. Transfery. Zobaczmy na jakich pozycjach może grać. Okej. Środkowy pomocnik, lewy skrzydłowy. O, w sumie to czemu by nie? Możemy się skusić. Ale zobaczymy jeszcze co z Royce'em. Borussia Dortmund odsyła naszą ofertę. Ale na razie nas nie stać na tego zawodnika. Mamy informację, że Juan Mata został sprzedany i przyszedł do Realu Madryt, tym samym mamy dużo pieniędzy. Odrzucamy ofertę za Sterige'a. Tak samo za Cahill'a. I dobra, i teraz musimy poszukać kogoś sobie na pomoc dobrego. Proponowaliście mi Davida Silvę z Manchesteru City. Więc spróbujemy ściągnąć tego zawodnika. Mamy naszego Matę, którego sprzedaliśmy. I możemy również spróbować ściągnąć Ezila. Za 30,5 miliona. Okej. I zobaczmy jak z tym Neymarem, bo teraz mamy kasę tak naprawdę na Neymara. Gdzie jest Neymar? Jest Neymar. Złożymy na razie 30 milionów plus do tego Maluda i zobaczymy jak dalej się rozwinie ta sytuacja. Tak samo z Royce'a możemy już dać 25 milionów. Okej.
mamy nagrodę z turnieju FA Cup 67 tysięcy euro i mamy informację o przełożonym spotkaniu z Newcastle United. Coś może z transferami. Okej. Obie oferty są uważane za nie do przyjęcia. Spróbujemy się potargować trochę co do Silvy. Tak samo z Royce'em. I pochwalimy, znaczy zmotywujemy Courtois. Okej, i obie oferty zostały przyjęte z Santosu za Neymara i z Realu Madryt za Ezila. Mamy również ofertę transferową za Forenta Maludę. Ale odrzucimy ją, bo wróć. Odrzucimy ją, bo zaraz złożymy ofertę Neymarowi. Okej, 4 lata. Kluczowy zawodnik. Możemy również spróbować złożyć ofertę Ezilowi w razie niepowodzenia z Neymarem. Okej, ustalmy sobie skład na mecz z Arsenalem Londyn. U siebie bodajże. Iwanowicz za Azpilicuetę, David Luiz za Cahilla, Ashley Cole, Eden Hazard, Karim Benzema tutaj zagra. I zobaczmy na naszą ławkę. Romeo na ławkę, Ferreira z ławki. I Daniel Sturridge również wejdzie na ławkę, okej. Dobra, ja się z wami żegnam, do zobaczenia po skrócie, na razie. I mamy gola strzelonego przez kapitana, ale za to w jakim stylu. Można powiedzieć, że to granie aptekarskie przy tym rzucie rożnym. Powtórkę, dał się przelobować, ale bardzo sprytne zagranie. Karny, czy ta sytuacja przesądzi o losach spotkania? Ależ odpowiedzialność dla strzelającego. Ten jeden moment pewnie rozstrzygnie to spotkanie. Mamy zmianę, słusznie jest remis w tym spotkaniu. Wytrzymał do końca. Znakomicie strzelił. Emocjonujące. Utrzymają to jednobramkowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. To jest cała Chelsea. Pokazała, że są naprawdę wielcy. Tak, to jest zespół, w którym trzeba się liczyć. Siemanko, witam się z wami już po skrócie meczu z Arsenalem Londyn, który zremisowaliśmy po dwóch bramkach Podolskiego i po bramce Terego oraz Franka Lamparda, czyli kapitan i wicekapitan, uczą zespół jak strzelać bramki. Zawodnikiem meczu został Lukas Podolski, natomiast u nas najlepszym zawodnikiem został Karim Benzema, czyli dwóch napastników z dwóch różnych zespołów. Manchester United wygrywa ze Spursami 2-0. Okej.
postaramy się trochę od tego Silva jednak mimo wszystko. Składamy ofertę, natomiast Borussia Dortmund przyjęła ofertę za Marco Reusa. Okej. Okej, dobra, zobaczymy, może się coś urodzi z transferami, tak jest. Neymar przyjął nasz kontrakt. Akceptujemy i witamy Neymara w Londynie. Okej. I mamy Neymara w swoich szeregach. Okej. Dobra, ustalmy sobie skład na następny mecz. Dlaczego Courtois jest dalej bramkarzem, znaczy kapitanem? Okej. Azpilicueta, tutaj zagra Bertrand. Tutaj zagra Romeu. Neymar. Oraz... No, gdzie on jest? Marco Marin. Dobra. I damy również naszemu rosyjskiemu juniorowi wskoczyć na ławkę. Tylko że trzeba mu dać numer jakiś inny, bo 18 ma zazwyczaj Lukaku. Tylko że aktualnie jest na wypożyczeniu w West Bromie. Pętliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. No Jezus Maria, akurat musiałem trafić na ten. Okej, dobra. Tutaj damy 16, 60, a tamtemu damy 15. Dobra, tylko gdzie jest nasz rosyjski przyjaciel? Już wiem, jaki mu numer dam. Okej. No i dobra, skład mamy ustalony. Do zobaczenia po skrócie. Na razie. Słyszałem jakiegoś kibica na trybunach. Prowadzenie, jaka radość! A więc jednak gol dla Chelsea. Czy to jest decydujące trafienie? To są prawdziwi wojownicy. Niewiele czasu pozostało do końca meczu. Siemo, witam się z wami już po meczu z Queen's Park Rangers, który wygraliśmy 1-0 w dół meczu 6-0. No i dobra, lecimy dalej. Następny mecz będziemy grać z Manchesterem City w finale. Mesut Özil odrzucił naszą ofertę. Okej. Gdybyśmy jeszcze mieli tyle kasy na Silvę, to by było fajnie. Dobra, teraz trzeba kupić jakiegoś pomocnika. I cenowo mniej więcej niech będzie
około 20 milionów euro. Mamy Xabiego Alonso, ale niestety są to starzy zawodnicy, choć bardzo dobrzy. Arturo Vidal. I João Montinho, którego mi doradzaliście, ale... Nie będziemy mieli szans, aby pozyskać tego zawodnika, gdyż dopiero co przeszedł do klubu. A może Shinji Kagawa? Zaproponujmy mu ofertę. Okej, okay, jeszcze zaproponujmy ofertę Arturo Vidalowi. Okej. Okay. I lecimy dalej. Dawid Silva przyjął nasz kontrakt, tylko jest jeden problem, nie mamy tyle kasy. Manchester United nie przyjął naszej oferty, tak samo jak i Juventus Turyn. Okej, spróbujmy się trochę potargować za Vidala. Mamy ofertę transferową za Courtois, na pewno jej nie zaakceptujemy. Okej, lecimy dalej. I Arturo Vidal, znaczy się Juventus, którym przyjął naszą ofertę za Arturo Vidala. Zobaczę jeszcze zawodnika. Christiana Eriksena z Ajaxu Amsterdam. Okej, ogłaszamy skład. Eriksen, gdzie on jest? Tak raczej będzie szybciej. Mamy Christian Eriksen. Okej. Składamy ofertę. I ustalimy sobie skład na następny mecz, który przesymulujemy. Na prawej obronie Iwanowicz. Tutaj zagra David Luiz razem z Garym Cahillem. Cole. Mikel. Frank Lampard. Eden Hazard. Nie Piacą. Tylko Lukas. I tutaj wpuścimy Oscara, Daniel Sturridge. Neymar wskoczy na ławkę. I okej. No i dobra, symulujemy mecz, gramy w roli gospodarza, wróć. Miejmy nadzieję, że nie popełnimy żadnego błędu. Okej. Arsenal prowadzi z Hull City 1-0 po bramce Nene i my również prowadzimy
1-0 po bramce Hazarda. Oj, posypały się kartki w naszej drużynie. I kontuzja w drużynie Middlesbrough. I Benzema strzela na 2-0. David Luiz utrzymuje czerwoną kartkę. I wygrywamy 2-0. Okej. I Arturo Vidal i Ajax Amsterdam przyjął ofertę za owych zawodników. I nie będziemy na razie przyjmować oferty za Arturo Vidala. I zaraz nas będzie czekać koniec okna transferowego i Christian Eriksen przyjął naszą ofertę. No i dobra. Dobra, ja się z wami żegnam, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Piszcie mi w komentarzach, czy przyjąć ofertę za Eriksena, czy za Vidala. Na razie.